Kurczę, akurat tak przejechałem, a kolega był nieumundurowany. Ale numer. Ma prawo, pilnuje, tak? Tak? Muszę wyłączyć, bo ona tutaj nie życzę sobie, aby pan... No, pan nie jest urzędnikiem, więc ja mam do tego... I zagadka, gdzie jest fotoradar? Miejscowość Będzino, fotoradar ostatnio w Bysiekierzu filmowałem, a tu stoi, proszę bardzo, prawie że na łuku drogi. No na pewno komendant wie, jak ustawić fotoradar, bo już z nim na ten temat rozmawiałem. No i proszę, po lewej stronie ładnie ustawiony, kto go pilnuje, zaraz się okaże. Tutaj strażnik. Dzień dobry. Pan dzisiaj pilnuje urządzenia? Tak. Dobra, to idę zobaczyć najpierw, jak tam jest. Piękny fotoradar, schowany za barierką w miejscowości Będzino. W tle biało-niebieski płot, tak żeby ułatwić rozpoznawalność. Tutaj mamy łuk drogi, no oczywiście zdjęcia są robione na prostym odcinku chyba jeszcze, mam nadzieję, bo tak to wygląda nieciekawie tutaj. Kierunkiem na przejście dla pieszych, skrzyżowanie. No niby uzasadnione. Niby uzasadnione, a jednak no, budzi moją wątpliwość, dlaczego akurat stoi sobie w ten akurat sposób. Bardzo, no. Muszka i szczębinki nie złapiemy tak razem, bo konstrukcja trochę nie pozwala, ale jest w tle znak tam, jest łuk drogi i zastanawiające, że tak sobie go tu ustawiają. Mało tego, jest mało przejścia dla pieszych. Pięknie schowany, pięknie się prezentuje. Co widzi fotoradar? Otóż to widzi. Tak jest ustawiony, a więc widzi tam. Dzień dobry pani. Dzień dobry. A co to zmiana była? Że już też już tu kolegi nie ma? No zmieniamy się cały tak? czas. Ale kurczę, akurat tak przejechałem, a kolega był nieumundurowany. Ale numer. On ma prawo. Pilnuje, tak? Tak? Na służbie ma prawo być nieumundurowanym? Nie, proszę pana, jeżeli jest w samochodzie, może pilnować, tak? Aha. Ale zresztą ja nie będę z panem rozmawiała. A dlaczego? Proszę aparat wyłączyć. Nie chce pani ze mną porozmawiać. Nie mamy chyba o czym rozmawiać. No chciałem się tylko zapytać, czy państwo macie jakieś ubezpieczenie na ten fotoradar, bo tak stoi na chodniku i się zastanawiam, jakby osoba, nie wiem, niewidoma albo ktoś na rowerze na niego wpadł, to jak to później wygląda? Proszę pana, nie będę panu udzielać takich informacji, tak? I a proszę, dlaczego? Proszę wyłączyć, bo ona tutaj nie życzę sobie, aby pan... No, pan nie jest urzędnikiem, więc ja mam do tego prawo, więc... No nie wiem, czy tak. No tak. Ma pan prawo. I co tak. pan później z tym zrobi? No, to już moja sprawa. Dobrze, ja przepraszam pana. Aha, no czyli widać straż gminna. Bardzo proszę. Tu urzędują, więc mają blisko do samochodziku, żeby się zmienić. Ślicznie. Co, dzisiaj pana komendanta tutaj nie ma, więc nie ma z kim porozmawiać.
Niestety pani nie jest rozmowna. Ślicznie. Ślicznie. No i fotoradar. Oczywiście. Ale całej sytuacji na drodze nie widać przez siedząc w samochodzie, więc czy to jest ustawione zgodnie ze sztuką? Wątpię. Będzina jest bardzo duży ruch, no, ludzie tutaj jeżdżą nad morze, skręt na Sarbinowo, tam wcześniej w stronę koło Szalina jest na Mielno, potrawa tutaj po lewej stronie widać. No i jedziemy kawałek dalej, tu po prawej oczywiście pani sobie spisuje tam coś, niech sobie spisuje, a my sobie jedziemy dalej. No i jeszcze kawałek dalej jest fotoradar. Stacjonarny, taki maszt wystawiony. Czemu nie? Czemu nie? Wszystko można zrobić. Tylko pytanie, czy tu jest 500 metrów? O tym następnym razem.